Dzień dobry, kochani, jest jak mnie zimno. No fajnie słońce świeci, ale u nas jest zimno. U nas jest taki straszny wiatr, że mi tu wieje. Dobra, nie o wietrze. Dzisiaj mu dla was kurczak. Dzisiaj mu na obiad królika dla was. Widziałam wypędę królika i tak łaziłam, wiecie. Cały miesiąc łaziłam. Nie, że ten królik cały miesiąc lezą, nie, ale za chwilę nowo dostawa. I sobie myślała, okupia się królika, dawno my nie mieli i... No lepiej. I zrobię królika tak, jak ją zawsze robię. Dobra, kochani, ja wam pokażę, jak ją zawsze przyrządzę. Tak, kochani, no przecież zamarynujemy tego królika, czyli przyprawimy i będziemy potrzebować olej, obojętnie jaki, sól, pieprz, czerwoną paprykę, majeranek, trochę kolendry, czosnek dwa albo trzy ząbki czosnku według uznania i trochę soku z cytryny. Czosnek przecisnął przez praska. Możecie dać trzy ząbki czosnku, możecie dać dwa, ja miałam takie, no dwa takie średnie. Potem przeciśnijmy się cytryna. I tak na randce trochę się rozwałkowała, żeby miękko była troszkę. Przez rankę, żeby pestki potem tam chycić w randce, żeby nie wleciały pestki. Olej jest po to, żeby się lepiej smarowało tego królika, no bym podmalować. Ja już na tym taki, nie wiem co to jest. Oleju tak około 5 łyżek. Możecie wziąć wasz ulubiony, jaki tam chcecie. Potem dom gdzieś około jednej łyżeczki soli, jedna łyżeczka pieprzu. Czarny może być biały pieprz, jaki tam macie. Potem paprykę czerwoną, możecie dać zwykłą, słodką, ja zawsze mam dowód słodką. Możecie dać wędzoną. Potem troszkę majoranku, tak gdzieś pół łyżeczki. Nie, majoranku. Majoranku jedna łyżeczka, a kolendry mielonej pół łyżeczki. No. Pomieszać to. I teraz królika się pana kroi na razie. Tu jest moja okazałość, ją jeszcze z łebem. No, te jajka ta w środku się wyciągna i te serce. No i ja się tego królika pokroja, no przecież pokroja ta życie ukroja, odkroja. Ja mam zawsze taki srogi nóż i ten nóż zawsze używam do krojenia mięsa, to znaczy kości. No, zawsze kości tym unacam. Okej, teraz te pużytka się... Przekrojam ta kość, tam się odkrojam, ten krzyż, i ja się to zamrożam, i ja się to kiedyś zupa z tym zrobię. No, także chyba miała dwie części, albo trzy części takie malutkie kosteczków, to się to odkroiła. No, potem się tak połowę chyba na sześć części, tu jeszcze na pół i potem jest te nogi, nie nogi, przednie łapy też podziela na pół. I ja się tego królika umyjam i wysuszam. Już jest tu umyty i wysuszony papierem. Ręcznikiem papierowym. Mój królik nie śmierdzi, jeśli wasz królik bardziej mi tak dziwnie no, pachnie, to go umyjcie i zamoczcie w mleku tak gdzieś na godzinę albo dwie godziny w mleku i potem zaś wyczyśćcie, wysuszcie i potem możecie dalej robić. No. Teraz się tego królika tutaj pomalujam tymi przyprawoma z obydwu stron, nie zapomnijcie. Ta łeb te też ich mi, ale ja tego łeba nie chciałabym tu pokazywać, bo to strasznie wygląda. No ja też w sumie mięso, no. Mój hopta zjadł tego, ta łeb, no. Okej, okay. Posmarować tego królika, dać do miski, przykryć i się tak zamarynujemy go na 2-3 godziny do lodówki dać. Po tym czasie tu mu oleju, taką większość ilość oleju i teraz się będziemy każdy kawałek smażyć. Ten kawałek mocno musimy podsmażyć. Na razie tu te udka. I tak, ja bym tu powiedzieć, po dwa kawałki smażyć. Nie dawać trzy albo cztery takich większych, bo może być, że olej się nie rozgrzeje do tyle. I potem się to będzie dusić no, na tym oleju. Chyba, że macie fajną, dobrą patelnię. Piec na gaz, to wtedy ten płomień, ten olej taki lepszy i się mocniej smaży. To wtedy możecie zrobić tak, więcej kawałków na patelnię dać. Ja tu moje te dwa były prawie że gotowe już te udka. To tak, jeszcze ta jedna łapka, przednia łapka z przodu, no przednia łapka i już tak dach, no troszkę, żeby się smażyła. No. Także mocno podsmażyć, tak gdzieś 5, około 10 minut z każdej strony, no nie 10, to było może przesada, 7, tak około 7 minut z każdej strony, pamiętajcie, na mocnym ogniu, wszystkie kawałki tak obsmażyć, no, teraz się tutaj żeberka dum i
Teraz będziemy dalej robić. Okej, aha, olej to tu miach roślinny. Możecie na smalcu piec. Ja ta smalcu przeważnie nie mów doma. Jak już te kawałki są usmażone wszystkie, odleja się trochę oleju, bo to było za kans. Wciepna się jedna pokrojona cebula, do tego na takie większe kawałki pokrojeła. I dwie marchewki obrała się też. Zaraz te marchewki tu wciepna. I to podsmażam, tak gdzieś, no tak jakbyś sobie się ta cebula zeszkliła, tak gdzieś 5 minutek, 5-7 minut. No i po tym czasie tak to wyglądało i już poukładał zaś te kawałki królika na zout, bo ten królik jeszcze nie jest gotowy, nie, u mnie w środku jeszcze surowy. No, tak powciskać to, i ja to jakoś powciskała, bo moja patelnia no troszkę za mało, większe nie mój. No. Tak, te serce jeszcze też ta wciepna. Te serce jedno i te nerki, to chyba to są nerki, nie wiem co to jest, takie nerki, ja dwie. No, też to było pyszne. W ciepłach to zmieściło mi się jakoś. Teraz jeszcze ten sok tego tu wleję. Teraz dom tyle wody, a 3 listki laurowe tu jeszcze do. Idą tyle wody, żeby ten królik był prawie ze przykryty. No, nie zaś tak to fol. Powali za dużo, ale tak prawie, żeby był przykryty. Trochę tam jeszcze utopię tego królika. Przykryja pokrywką i bym tylko tak dusić na niewielkim ogniu koło godziny. No, godzina 10. Sprawdźcie po godzinie, czy już jest fajnie mięciutki. I po tym czasie mój królik już jest mięciutki. Te wszystkie mięso się wyciągną. Wszystkie. Bo będziemy się robić sos, a jak będziemy sos teraz zaklepywać albo coś, to te kawałki będą przeszkadzać. Ja się wyciągnę też ta marchewka i ta cebula, wszystko się wyłowia, wszystko. I ja się to przetrza przez sitko, żeby mieć taki fajny, no miąższ powiedzmy. Możecie, jak macie taki ten blender pod ranku, to możecie to zmielić w tej brytwa, nie w tej patelni, no w tej brytwance. Ale mi się to nie chciało łazić po to, bo nie ma tego w kuchni, bo to w pokoju. No, także to się tu sprzecza się te cebula i marchewka, wciepna to nazwę do tego sosu. Zamiesza się to. Troszkę posmakuje. I o to chyba da trochę. Ja pieprzu dałam jeszcze troszkę i soli, bo tam trochę mi tam brakowało czegoś. I teraz się ta soza zaklepia. I o to mu tak, ją mu zawsze. 200 ml śmietany kremówki. Tu jedna kopiasto, bardzo, bardzo kopiasto łyżka mąki, albo dwie płaskie się dajcie. Wymieszam to, tak żeby nie było grudek. Trochę tego gorącego sosu wleję do tego. Tak. Oczywiście sos się musi gotować. Pomieszę to. Wszystko to fajnie pomieszać. I ta śmietana z tą mąką wleję do tego sosu. Wszystko, pamiętacie? Wszystko, wszystko, wszystko. No, ja tu no trochę wlała, ale potem kamera mnie ujuna, bo żeby miała wyłączoną. I oto da jeszcze resta za chwilę, bo mi się to nie za gęste jeszcze nie było, także musiała reszta wlać. Potem dała tak gdzieś jedna łyżka suchej pietruszki, możecie świeżą dać. Zagotuję to, aż się to zagęści. Tak to tu wyglądą. I no, posmakujcie tu jeszcze, czy mu coś brakuje. No, ewentualnie doprawić solą, pieprzem i te kawałki tego królika po układu zaś nazo do tego sosu. No. I mój królik gotowy. Oczywiście kartofle już mu uważone, zaraz będę z wami jeść. Tu. No, to udko z tego królika, ona wygląda jak udko z kurczaka. I bardzo pyszne, no kartofle miach i kapusta. Pyszne, pyszne. Kamera tu czym ja w jednej rance. I to tak jam. W jednej rance kamera, w drugiej widelec. No, okej. Okay. Ale takie życie food blogera. No, ja miałam kartofle do tego i czerwona kapusta. Jak kartofle ugotować? Nagrałam filmik i link dostaniecie w opisie na dole. Nie żartuję, nie nagrywałam filmiku, jak kartofle gotować, no co ty, żarty się robią. No, jak kapusta zrobić, chyba pokazywałam już, bo kiedyś tam, no. A klozek mi się nie chciało, my to na niedzielę mieli, klozek mi się nie chciało robić, bo się myślałam, kartofle zrobię, kartofle się zjemy. No, czekaj, co chciałam powiedzieć, aha, mięso z królika, one smakuje jak kurczak.
ale je tak troszeczkę, nie wiem jak to powiedzieć, mocniejsze, ja? Byście mi tego królika położyli na talerzu i byście nic nie dali, co to za mięso, to ja by się myślała, że to jest kura, ja. Tak pierwszy kunst, a potem bych tam po kościach poznała, nie? Jakby już do kości się tam dorwała. Bardzo pyszne było, kochani. Ja przeważnie dawał słodko śmietana, przeważnie. Wiem, że dużo osób dawał śmietana kwaśną na sam koniec i potem jeszcze to zagotowywuje, ale ja tak uważam, że śmietany, ja tak śmietany kwaśny raczej staram się, jak już robię coś, nie zagotowywać, żeby się nie swarzyła. Jest troszkę inny smak, troszkę kwas, taki jakby troszkę kwaskowaty, jak do ciebie kwaśne śmietany, ale ją tak sobie słodko robię. Przeważnie teraz większość sosów i jest, jak tam wie. I co? I też jest bardzo dobre. Możecie po waszemu, możecie po mojemu zrobić. No, pamiętajcie dobrze, musicie tego królika przyprawić. Podsmażyć, żeby się wydobyła taką kartę. Możecie też czerwonego wina potem dać, bardziej fajnie do smaku, aby białego wina. Ja teraz chciałam bez wina, bo to moje dzieci też już. Ja chociaż ten alkohol w sumie on wyparuje po tym przygotowaniu, nic tam nie ma. A te wino to wszystko ten królik wypije. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? No, także jak nie macie pomysłu na obiad, to możecie królika na święta zrobić właśnie, nie? Nie musi być no rolada kruski co niedziela. No, możecie zamyślić, no. No możecie królika zrobić, no. Możecie też królika zrobić w piekarniku. Tak jak kurczaka zrobić, no to trzeba odpowiednio tam długo piec. Ja. Ją tak, kochani, ją tak z kontekstu. Dzisiaj ją nagrywała vloga, dzisiaj nagrywała dwa filmy. Vloga zaczyna i ją tak tam myślę teraz cały czas o czym innym. Dobra. Tu chodzi o królika. No, dobra kochani, myślę, że Wam się podobało. Dzięki za komentarze, za to, żeście ze mną są, za oglądanie, za wszystko i do następnego razu. Cześć!